W tej lekcji zajmiemy się kątami powstającymi w wyniku przecięcia dwóch prostych, równoległych trzecią prostą. Narysujemy sobie najpierw proste, równoległe. I proste, równoległe to takie proste, które leżą na takiej samej płaszczyźnie i nigdy się nie przetną. Te dwie proste są do siebie równoległe. I przetniemy te dwie proste trzecią prostą. I ta nasza trzecia prosta to będzie ta prosta. Załóżmy, że ten kąt ma miarę 120 stopni. I moje pytanie brzmi, jaką miarę ma ten kąt, który znajduje się tutaj? Zapiszemy sobie tutaj znak zapytania. I teraz popatrzmy. Te dwie proste są równoległe. One nigdy się nie przetną i one zostały przecięte tą samą prostą. I teraz popatrzmy. Tutaj powstały nam cztery kąty i tutaj powstały nam cztery kąty. Kąty, które znajdują się w tych samych miejscach są kątami odpowiadającymi i mają one takie same miary. Gdybyśmy chcieli myśleć o tym, o tych kątach jako o kierunkach geograficznych, to teraz popatrzmy. Ten kąt, który znajduje się tutaj, to jest kąt, który znajduje się w kierunku południowo-wschodnim, bo znajduje się po prawej stronie i na dole. Który kąt z tych czterech kątów znajduje się w miejscu południowo-wschodnim? No ten kąt, który znajduje się tutaj. Te dwa kąty to są kąty odpowiadające i te dwa kąty mają taką samą miarę. Czyli ten kąt ma również 120 stopni. Spójrzmy na te dwa kąty. Te dwa kąty mają wspólny wierzchołek, wspólne ramię, pozostałe ramiona dopełniają się do prostej. To znaczy, że te dwa kąty to są kąty przyległe i one razem tworzą kąt półpełny. A kąt półpełny to jest kąt, który ma miarę 180 stopni. Czyli ten kąt, który oznaczyliśmy sobie znak zapytania, jego miarę oznaczymy sobie jako x. I te dwa kąty tworzą kąt półpełny, który ma miarę 180 stopni, co możemy zapisać jako miara tego kąta, czyli x, dodać miara tego drugiego kąta, czyli 120 stopni, równa się miara kąta półpełnego, czyli 180 stopni. I teraz... Ile stopni musimy dodać do 120 stopni, aby otrzymać 180 stopni? Oczywiście 60 stopni, czyli miara tego kąta wynosi 60 stopni. Czyli zapiszemy sobie tutaj, że x równa się 60 stopni. Podajmy teraz miary pozostałych kątów. Popatrzmy. Skupmy się na tej prostej i na tej prostej. Jeśli dwie proste przetną się, to. Kąty, które będą leżały naprzeciwko siebie, będą miały takie same miary, czyli e, miara tego kąta, to jest kąt, który leży dokładnie naprzeciwko tego kąta, będzie miał taką samą miarę, czyli ten kąt ma miarę 60 stopni, więc ten kąt również ma miarę 60 stopni. Zapiszę jeszcze raz o 60 stopni. Te kąty to są kąty wierzchołkowe. Mamy jeszcze inne kąty wierzchołkowe. Ten kąt. Oraz ten kąt to są kąty wierzchołkowe, ponieważ leżą naprzeciwko siebie. Skoro ten kąt ma miarę 120 stopni, to ten kąt również ma miarę 120 stopni. Popatrzmy. Ten kąt znajduje się dokładnie w tym samym miejscu co ten kąt. I te dwa kąty powstały w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą. Czyli te dwa kąty są kątami odpowiadającymi, czyli ten kąt ma miarę 60 stopni. Ten kąt, który znajduje się tutaj, jest dokładnie w tym samym miejscu co ten kąt, czyli ten kąt również ma miarę 60 stopni i został nam jeszcze jeden kąt. Ten kąt, który znajduje się tutaj, jest dokładnie w tym samym miejscu co ten kąt, czyli ten kąt ma miarę 120 stopni. 120 stopni. Przejdźmy teraz do nieco innego problemu. Narysuję jedną prostą kolorem fioletowym, a drugą prostą troszeczkę innym kolorem. Na przykład taki. I przetnijmy te dwie proste trzecią prostą. I niech to będzie taka prosta. Wybiorę jakiś jeszcze inny kolor, żeby tutaj przeciąć te dwie proste. I przetniemy je taką prostą. I teraz załóżmy, że kąt, który znajduje się w tym miejscu, w tym miejscu ma miarę 50 stopni. 50 stopni. A kąt, który znajduje się w tym miejscu ma miarę 120 stopni. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy te dwie proste, które znajdują się tutaj, są równoległe? Popatrzmy, gdyby te dwie proste były równoległe, to te kąty, które powstały tutaj, miałyby kąty odpowiadające dokładnie w tych miejscach. Oznaczałoby to, że kąt, który jest tutaj, miałby swój kąt odpowiadający w tym miejscu. To oznacza, że ten kąt i ten kąt byłyby takie same, czyli miałyby taką samą miarę. I teraz popatrzmy, co otrzymaliśmy. Czyli gdyby te dwie proste były równoległe, to ten kąt miałby taką samą miarę jak ten kąt, a ten kąt widzimy, że ma miarę 120 stopni. Ale teraz popatrzmy. Te dwa kąty mają wspólny wierzchołek, mają wspólne ramię, a... Pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, czyli te dwa kąty są kątami przyległymi, które tworzą razem kąt, który miałby miarę 180 stopni, czyli te dwa kąty dawałyby razem 180 stopni, ale popatrzmy, 50 stopni i 120 stopni to są e, kąty, które sumują się do 170 stopni, czyli nie sumują się do 180 stopni, czyli ten kąt nie może mieć... 50 stopni, czyli nie możemy wyciągnąć takiego wniosku, że te dwie proste są równoległe, ponieważ skoro ten kąt ma miarę 120 stopni, to ten kąt, który znajduje się tutaj, musi mieć 60 stopni, czyli te dwie proste nie mogą być równoległe.